Tu Studio Suwałki i nowy program prosto z Suwałk. 98.6 FM. Od poniedziałku do piątku, od 6 do 10. Ciekawi goście, aktualne problemy, najświeższe informacje i mnóstwo konkursów. Studio Suwałki. 98.6 FM. Wszystko o Was, dla Was, czyli program tylko dla mieszkańców Suwalszczyzny. Studio Suwałki. Budzimy Ciebie. Znaczna część mieszkańców Suwałk niemal przez tydzień wypoczywała. 3 maja wielu znalazło jednak czas, aby wziąć udział w obchodach święta Konstytucji 3 maja. Pogoda dopisała wyjątkowo. Miasto zaoferowało rodzinny piknik, który poprzedziła msza w konkadatrze pod wezwaniem świętego Aleksandra. Po nabożeństwie uczestnicy przemieścili się pod muszlę koncertową. Przed mieszkańcami wystąpił prezydent miasta Czesław Renkiewicz. Tradycyjnie, jak każdego roku w Suwałkach, spotykamy się najpierw na mszy świętej po bliskiej katedrze i teraz w tym parku, by wspólnie w godny i uroczysty sposób świętować rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. To na chwałę tej Konstytucji 90 lat temu, 3 maja, 1923 roku nadano imię temu parkowi Konstytucji 3 maja i posadzono Dąbek Wolności. Był to wyraz wdzięczności mieszkańców za odzyskaną po 123 latach niepodległość, której stulecie przypada na trwający rok. Czesław Renkiewicz przypomniał krótko znaczenie pierwszej polskiej konstytucji dla historii naszej państwowości. Dzisiaj jesteśmy pewni tego, że to, co wydarzyło się 100 lat temu, nie byłoby możliwe, gdyby nie Konstytucja 3 maja, bo to ona umożliwiła powstanie i przetrwanie narodu polskiego przez okres zaborów. Szanowni Państwo, Konstytucja 3 maja należy z pewnością do najlepiej znanych kart dziejów naszej historii, ale warto przy tym choćby w wielkim skrócie przypomnieć, że twórcy Konstytucji z 1791 roku zmienili gruntownie ustrój ówczesnej Rzeczypospolitej. Znieśli zagrażające istnienia Rzeczypospolitej liberum veto oraz wolną elekcję. Autorzy Konstytucji 3 maja nadali prawa miastom, nowe prawa i obowiązki przyznali mieszczaństwu, poszerzając krąg obywateli odpowiedzialnych za losy ojczyzny. Pod opiekę prawa i rządu krajowego dostała się ludność wiejska. Powołano też wojsko, tworząc podwaliny pod budowę nowoczesnych sił zbrojnych. Żeby zaś umocnić autorytet państwa, wolności obywatelskie i porządek społeczny, twórcy majowej ustawy zasadniczej uznali, że trzy władze rząd narodu polskiego składać powinny i z woli prawa niniejszego na zawsze składać będą. W ten sposób Konstytucja 3 majowa wprowadziła nowoczesny trójpodział władzy, określając dokładnie prawa, kompetencje, organizację i strukturę władz prawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Istota i główne założenia owego trójpodziału są aktualne przecież do dziś. Ustawa zasadnicza z 1791 roku cieszyła się aprobatą Polaków. Zawarte w niej najważniejsze wartości i zasady okazały się ponadczasowe. Drodzy Suwalczanie, wiemy, że Konstytucja to fundament, na którym stoi gmach państwa. To nie jest zwykły przepis prawa. Obchodząc święto Konstytucji 3 maja, warto sięgnąć do naszej historii i odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Polska pod koniec XVIII roku upadła. Odpowiedź jest oczywista, bo była osłabiona w wyniku wewnętrznych konfliktów i bez przyjaciół na zewnątrz. Dzisiaj chyba szczególnie powinniśmy pamiętać o błędach z naszej historii i czynić wszystko, żeby ich nie popełniać. Żeby
nie być osamotnionym na arenie międzynarodowym i mieć dobre relacje z sąsiadami. W dalszej części przemówienia prezydent Renkiewicz odniósł się do aktualnej sytuacji politycznej. Jakże przykro jest dzisiaj słuchać w kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja głosów płynących z Unii Europejskiej o potrzebie uruchomienia w stosunku do Polski specjalnych instrumentów obligujących nasz kraj do przestrzegania praworządności, czyli przestrzegania obowiązującej Konstytucji. Święto Konstytucji 3 maja przypomina nam także, że tylko w państwie opartym o ład konstytucyjny mogą być przestrzegane podstawowe prawa i wolności obywatelskie. Nie ma idealnej konstytucji, uznał Czesław Renkiewicz. Jego zdaniem obowiązująca ustawa zasadnicza także wymaga zmian. Nie oznacza to jednak, że prawo może być dowolnie interpretowane lub dopasowywane do potrzeb bieżącej polityki. Szanowni Państwo, drodzy suwalczanie, są takie momenty i chwile w życiu miasta, że niezależnie od politycznych podziałów i sporów dzielących nas różnic, powinniśmy być razem. Dzisiejsza uroczystość, Święto Narodowe 3 maja i absencja na niej niektórych osób i instytucji noszących w nazwie przymiotnik miejski suwalski jest dowodem na to, że w Suwałkach wiele jest jeszcze w tym względzie do zrobienia. Po oficjalnych przemówieniach przedstawiciele władz samorządowych, miejskich instytucji, organizacji, a także mieszkańcy naszego miasta udali się pod Dąbek Wolności, gdzie złożono kwiaty. Piknik rodzinny w parku rozpoczął krótki koncert orkiestry Dętej, po którym zebrani podziwiali pokaz tańca w wykonaniu marszoletek. Kolejną atrakcją było wspólne zdjęcie Suwałczan. Niebawem zostanie ono wydrukowane i umieszczone w centrum miasta. Organizatorzy zaprosili również dzieci do tanecznego konkursu. Najmłodsze dzieci z suwalskich podstawówek odtańczyły polonezę.